Cześć, witam serdecznie w kolejnej serii, którą zaczynam. I tu chyba nagram 1 do 1, bo jest to gra Straight Light i z tego co widziałem, to już ktoś ją przeszedł, bo gra okazuje się być krótka. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Nie ma tu żadnych poziomów trudności. Mamy naszego głównego bohatera, który na razie jest bardzo mały. Ja w tą grę pograłem na razie tylko początek właściwie przechodziłem i standardowo na początku mamy samouczek, czyli kamera, poruszanie się, skoki i tak dalej, kłócanie. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wszystko działało. Trochę przeraża długość gry, że to zajmuje to właściwie 3 godziny. Ktoś nagrał filmik 2,50, to zajęło. Tu bardziej chodzi chyba o takie doznania wizualne niż jakieś tam zbieranie mieczy i tak dalej. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Zapewne nie zajmie mi to 3 godzin, tylko pewnie około 6, bo zapewne będę błądził. A chyba, że będę to potem jakoś specjalnie wycinał, podcinał. Póki co, no, jest cały czas ten samouczek i właściwie zwiedzam. Zwiedzam, podziwiam. Myślę, że tak właśnie będzie wyglądała ta gra, że będziemy podziwiać. Trochę na początku pomyślałem sobie, no, jakby zrobiona w Dreams. Bez jakichś specjalnych fajerwerków, ale może o to chodziło twórcom, żeby bardziej pokazać otoczenie graficznie, żeby to ładnie wyglądało, niż jakieś tam specjalne otwieranie skrzynek, czy zbieranie zbroi, zbieranie mieczy. Myślę, że gra pod tym względem nie będzie zbytnio rozbudowana, ale też nie jest jakaś strasznie droga. Premierę miała dzisiaj właśnie i tak jak napisałem gdzieś tam w informacjach, że zaczynam serię, nagrywam tutaj pierwszy odcinek, ale ogólnie Straight Blade i Torech, no i jeszcze będę zaczynał serię After Image, to już będzie klasyczna metroidvania. A teraz pierwszy odcinek Straight Light i te wszystkie serie 4 będę ciągnął, a ta pewnie pójdzie najszybciej, bo skoro zajmuje 3 godziny, ale dobra, zobaczmy tu jakiś filmik. Takie krótkie przerywniki. Przyciskając kółko możemy biec. W miarę to sprawnie wszystko chodzi, nie ma żadnych większych problemów póki co, jeżeli chodzi o klawisze, o bieganie. No często przy premierze wychodzą jakieś błędy. Stray Blade, którą grę gram też z tym rycerzem. No, chyba słabe przyjęcie było, bo tam wychodzą błędy i nikt ich tutaj nie poprawia. Twórcy nie poprawiają, więc słabo. No ale dzielnie tam walczę. Mamy skakanie. I cóż, póki co zwiedzam.
nasz bohater właśnie się zmienił. Będziemy teraz się uczyć, jakie on ma tutaj, będzie miał możliwości, czyli parowanie. Trzy razy trzeba sparować atak z odpowiednim oczywiście kolorem, to znaczy tego jeszcze to nie było zademonstrowane, ja to wiem, bo kolejnym chyba etapem będzie właśnie parowanie w odpowiednim kolorze. Na razie jest tylko płomień, więc parujemy tylko płomień. Moja córka stwierdziła, że to jest taka ulepszona wersja gry, która była kiedyś na PC-cie, Ogień i Woda. Kilka części wyszło tej gry i w dwie osoby można nią grać na komputerze. No a tu jest właśnie informacja o tym, że powinniśmy parować odpowiednio, czyli jeżeli on zmienia się na niebieskiego, my szybko L1 zmieniamy się na niebieskiego i wtedy parujemy. A jeżeli jest właśnie czerwony, szybka zmiana na czerwonego i wtedy parowanie. Na razie wychodzi to w miarę, zobaczymy jak to będzie szło później z innymi przeciwnikami. Nie ma poziomu trudności, super, świetna sprawa, proszę twórców, nie dawajcie tu poziomu trudności, bo tak zrobili w Stray Blade i no nie lubię, powiem szczerze, nie lubię poziomu trudności, bo wolę się pomęczyć niż mieć tą perspektywę z tyłu głowy, żeby przełączyć na easy. No i tutaj właśnie już wykorzystanie tych szybkiej zmiany, czyli niebieski, czerwony, szybkie kontry, dwa razy to trzeba zrobić i przechodzimy do kolejnego etapu, do kolejnej nauki, a tutaj mi chłopak zginął i pomyślałem sobie, dobra, okej, gdzie mam teraz pójść? Bo tutaj jest ściana, więc tutaj nie zrobię. Gramy na PS5, nie wiem czy jest opcja PS4, być może graficznie jest już jakiś wyższy poziom i PS4 się nie łapie. Tego nie wiem, czy tam jest opcja na PS5, ale tu w tym momencie zginąłem. Zagubiłem się w akcji, nie można dalej przejść. Stwierdziłem, dobra, tu nie można, tu nie można, no to trzeba po prostu się wrócić. A tuż za rogiem jest ten nasz kolega, który właśnie udziela nam wskazówek, jak walczyć właśnie. No i teraz mamy jeszcze uniki. Lewo, prawo w odpowiednim momencie. Trzy razy trzeba zrobić, przechodzimy do kolejnego etapu. Hopa. Fajnie jak z unikami, jest fajnie, że gdzieś tutaj cały czas mam tego wroga na oznaczonego. Różnie w grach bywa. I kolejna nauka. Tym razem informacja o tym, że właśnie nabijamy posturę. To co pisałem gdzieś tam w informacji, że właśnie nabijamy, tutaj to jest jakby nie zbijamy postury, tylko nabijamy sobie taki pasek energii właściwie przy odpowiednim i dobrym bloku. Tu trzeba wybrać odpowiedni kolor, czyli niebieski albo czerwony, odpowiednio sparować i z automatu nam się ten pasek energii napełnia, a jak napełnimy cały pasek, to będzie można odpalić super broń. Także jest to jakaś nowość, jakaś nowa technika. Może ktoś to będzie chciał wykorzystać, a może twórcy wykorzystają i potem bardziej rozbudują grę. Bo gra ogólnie wydaje się być krótką i w miarę prostą w swojej mechanice. A właśnie w tym momencie odpalamy super moc. R2 jeszcze naciskamy i jest super cios. A teraz jest kolejna jeszcze informacja, że mamy pasek zdrowia. Dobre blokowanie odnawia nam zdrowie, a złe blokowanie zabiera nam zdrowie. To standardowo, jak źle zablokujesz, to dostaniesz cios. Ale dobre jest to, że dobry blok powoduje, że cios jest odnowiony. No i tutaj na początku mi nie szło, ale na szczęście obyło się bez jakiejś tam specjalnej śmierci. I póki co trzeba nabić pasek.
Tak, pasek jest nabity. Jest prawie. Cios, cios. I kontra. Teraz odpalamy wrotki. I super cios, kwadrat. To jest taka miejscówka, w której uczymy się poniekąd takie drzewko umiejętności jak. Więc w tym przypadku można trochę tego pozdobywać, rozbudować naszą postać o różne właśnie możliwości i super jakieś tam ciosy. Więc no, może być jeszcze ciekawie w tej grze. Nie mówię, że trudno, ale może być ciekawie. A może być i trudno. Na razie, żeby nie zniechęcić, jest w miarę ok, tym bardziej, że jest to po prostu samouczek. A myślę, że tutaj, gdzie jesteśmy teraz, to będzie taka lokalizacja, gdzie zawsze będziemy mogli przyjść i podnieść nasze jakieś tam zdolności, nauczyć się, bo będą, myślę, tutaj takie portale, które będą nas przenosić do konkretnych krain, w których po prostu będziemy, nie wiem, czy będziemy przechodzić, na końcu będzie boss. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Po lewej stronie mam pasek zdrowia, nad nim dwie białe kropki były, które dzięki nim używamy tej super zdolności trójkątem. Każde użycie zdolności zabiera nam jedną kropkę. A tutaj właśnie może się okazać, że będziemy bardziej to oglądać, podziwiać. Już tutaj za bardzo nie mam co podziwiać, po prostu grota z kryształami. No i teraz szukaj, chłopie, gdzie to trzeba przejść. Tu oczywiście kucnięcie, wciskamy lewą gałkę. Przechodzimy. I tu pomyślałem sobie, dobra, ale ja teraz się chyba wracam. Bo przecież tu byłem. I stędy właśnie szedłem. Więc chyba mam iść w drugą stronę. Ale to nie o to chodzi, jak się okazuje, bo jak pójdę w drugą stronę, to tam jest po prostu to lustro, w którym zobaczyłem złego siebie i właściwie nic więcej tutaj nie zrobię. Z pełną nadzieją biegłem w tą stronę, że dobra, tam jest przejście, to tutaj trzeba iść. Okazuje się, że Nie ma żadnej interakcji, nie ma żadnego kwadratu, żeby nacisnąć. Tu się bałem skoczyć. Zastanawiałem się, czy tam jest przepaść. Jak wygląda tutaj śmierć. Nie ma jak na razie żadnej, nie wiem, kapliczki, czegoś takiego. Bardziej, a naciskając właśnie przycisk touchpada, przenosimy się tu. Bo myślałem, może jakaś mapa, jakieś opcje. Przenosimy się tu, mamy ten portal i mamy tam tą opcję właśnie ulepszania naszych zdolności. A jak wejdziemy do portalu, to przechodzimy w miejsce, w którym jakby trochę zasnęliśmy, nie wiem, przechodzimy w stan medytacji.
No i przechodząc z powrotem, nagle jakby idę i jestem jakby w innym miejscu. Nie wiem, jak to zadziałało, ale w każdym razie dobrze, że zadziałało. No i pierwszy przeciwnik. Właśnie tu jest informacja o tym, że używanie trójkątem tej mocy zawiera nam jedną z tych białych kulek. I nasza zdolność, którą wykorzystałem, to jest takie jakby oszołomienie naszego przeciwnika. No ale wystarczy właściwie tak zmieniać niebieski blok, blok, czerwony blok. Nasza energia rośnie, a jego maleje. Ciekawe, jakby to było w drugą stronę, pewnie by nas po prostu pokonał. I teraz super moc. No i właściwie dostajemy jakiś jeden kryształ, który nie wiem na razie, na co będzie nam potrzebny. Nie wiem, czy tu będziemy spotykać jakiś NPC. Raczej wydaje mi się, nie będzie tu żadnych skrzyń, nie będzie tu, nie wiem, żadnych buteleczek z życiem, nie będzie tutaj różnego rodzaju broni, bo właśnie mamy drugiego przeciwnika. No i to w tych przeciwników trochę jest tutaj, można powiedzieć, ubogo. Ale nie o tym, nie o tym. Zobaczymy, jak to pójdzie. I dopiero teraz ekran tytułowy, rozpoczynamy właściwą przygodę. Ogromna hala, ogromna jaskinia, grota. Ale pomyślałem, pobiegnę tam, wejdę na górę jeszcze w tym odcinku i sprawdzę, co tam jest za tajemnicze coś. Po drodze spotykam kolegę, myślałem, że będzie z nim walczyć, ale okazuje się, że to jest jakiś miejscowy. Co prawda jako ogień, a ja jako woda. Ciekawe faktycznie, czy była tu inspiracja tą grą ogień i woda. Można to dotknąć, ale nic to nie daje, nie robi tyle, że nie, poparzył się. W każdym bądź razie zwiedzam okolice, spotykam kolejnego, tym razem co przedtem też był czerwony i pomyślałem sobie, dobra, zmienię się na czerwonego. Może nie mógł uderzyć, ale on się chowa, więc... I tutaj nie wiem, czy jest jakaś opcja, żeby się z nim przywitać. Nagle okazuje się, że są jakieś kryształy. Wszystko, co robię, poznaję. I mam jeden kryształ znaleziony. 5 do znalezienia. Co będzie, gdy znajdę 5 kryształów? To są takie właśnie rzeczy, że się zastanawiasz, a może tu trzeba coś nacisnąć, a może trzeba coś podnieść. Na ten moment wiem już, że tylko zbieram kryształy. Ogromna hala, więc się trochę trzeba nabiegać. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym zbieraniem i z tym podróżowaniem, czy będzie na przykład szybka podróż, żeby się szybko przenosić, czy będziemy mieć jakiegoś tego. Chciałem powiedzieć, jeźdźca konia, czy tam, nie wiem, jakieś zwierzę, na którym będziemy jeździć, żeby się szybciej przemieszczać.
bo to różnie może być. No teraz póki co trzeba odnaleźć wszystkie te fioletowe części. O, tu gadam tym razem z niebieskimi. To był przypadek, bo nie wiedziałem, czy jakimś klawiszem nie mam tu jakiejś interakcji zrobić, więc użyłem też ataku, a tu mamy kolejny kryształ. No i tu mam jakąś ciekawą ciekawostkę. Są trzy filary, a ja zbieram podobne fioletowe kamienie. Myślałem, że to jest ten mój ostatni kamień. Gdzieś tutaj ukryty, bo prawie wszystkie zdobyte, ale okazuje się, że to niestety nie tu. Więc pomyślałem, dobra, spróbuję, podejdę do tego jajka i zobaczymy, co się wydarzy. Oddaję te swoje kryształy i pewnie tak to będzie działało w innych też lokacjach, że trzeba będzie zbierać te kryształy, potem podchodzimy do jajka, oddajemy je niejako i one nam pokazują tutaj taką historię. Dostajemy jakiś magiczny przedmiot, jeden z sześciu. Zastanawiam się, czy nie wiem, czy w tej lokacji można zdobyć sześć na przykład za jakieś wykonanie zadań. No i brakuje nam jednego przedmiotu. Myślałem, że skończę odcinek, ale wykorzystałem jeszcze taką opcję, że można tu robić coś takiego jak zdjęcie, jeżeli naciśniemy opcję,
to możemy wybrać coś takiego jak zdjęcie i robiąc to zdjęcie znalazłem na przybliżeniu ostatni kamień, więc pomyślałem, że dogram tutaj jeszcze do tego odcinka, co się stanie, jeśli znajdziemy ostatni kamień z poszukiwanych kamieni i spróbuję oddać go do jajka. Tak jak mówię, to będzie pierwszy film, no, oczywiście zrobimy całą serię, skończę grę, przejdę wszystko, a jako, że gra wiem, że nie jest długa, to zrobię ją 1:1, a tutaj jak to jest, jak skiniesz. Zacząłem skakać, wpadłem, spadłem. Amen. Ale okazuje się, że jak zginiesz, to wracasz po prostu tutaj. Nie wiem, czy to był przypadek, czy akurat tam był save. W każdym razie udało się. Niedużo trzeba się nachodzić. A tu mam ostatni kamień fioletowy. W tym momencie zdobyty. Wszystkie zdobyte. Trzeba tylko odnieść do jajka i prawdopodobnie wysunie się drugi kryształ z kolejną jakąś tam, o to myślałem, że się zabiłem, z kolejną historią. Tu trzeba uważać, żeby w sumie gdzieś nie wpaść do jakiejś dziury, no i może być problem, żeby znaleźć drogę, ale na szczęście będę się posikował filmami na YouTubie. Jeszcze tylko odpalamy ostatni kamień do jajka. Obejrzymy sobie rysunek. W następnym odcinku ruszam z tą serią dalej. Zobaczymy, w jakiej kolejności będę tutaj te filmiki zamieszczał. Czy będę żonglował tymi grami, czy skończę jedną, potem skończę drugą. Ale tak, żeby było wiadomo na pierwszym odcinku mniej więcej o co chodzi w grze. Na pewno nagram całą serię z tej gry. Tyle na ten moment. Dostałem jeszcze właśnie dwa kryształki. Tymczasem.